Na remont tego krytego uniwersyteckiego basenu w Cieszynie czekali nie tylko studenci, bo jak przyznaje burmistrz Gabriela Staszkiewicz, to basen prawie miejski. Bardzo ważny punkt dla nas, bo to i szkoły podstawowe, i nasze stowarzyszenia, kluby, no i mieszkańcy Cieszyna. Pamiętajmy, że 70% czasu spędzają właśnie mieszkańcy Cieszyna plus kluby i szkoły, tylko zaledwie 30% to są studenci Uniwersytetu Śląskiego, także jest to basen prawie miejski. Remont rozpoczął się pod koniec 2020 roku, ale zgodnie z normami, które weszły w życie w 2021. Obejmuje m.in. modernizację hali Iniecki Basenowej, szatni, a także magazynów, pomieszczeń socjalnych i technicznych. Myślę, że to, co mieszkańcom najbardziej doskwierało, zimne szatnie, takie już... No, trochę z dawnych czasów. To wszystko zostało zmienione, zresztą stoimy w tej chwili w recepcji, zupełnie inna przestrzeń. Będzie to nowoczesny obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Nie zabraknie również nowości, między innymi suchej sauny, wypoczywalni, miejsca do schłodzenia, czyli beczki z wodą i wiadra Bosmana. Nowością ma być również elektroniczny system obsługi klienta. Nie możemy się już doczekać tego, żeby rzeczywiście basen został otwarty do użytku, tym bardziej, że jest piękny, nowoczesny. Ważną inwestycją jest termomodernizacja budynku. Obiekt będzie przygotowany także pod kątem akustycznym, tak aby nie było pogłosu podczas prowadzenia zawodów. Nie zabraknie widowni ze składanymi krzesełkami oraz barierki odgradzającej strefę mokrą od suchej. Jednak nie wszystko widać gołym okiem. Wyremontowane i rozbudowane zostały również instalacje wewnętrzne. Elektryczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji. Przebudowywana jest również instalacja uzdatniania wody basenowej. Zakres prac był ogromny. Myślę, że to wszystko sprawi, że przez kilka następnych lat będziemy mogli się cieszyć nowym obiektem w Cieszynie. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia to ponad 10 milionów złotych. Miasto Cieszyn dołożyło się kwotą 1 000 000 złotych, która jest, powiedzmy sobie szczerze, nie za duża, ale też no, na tyle było nas stać. 500 tysięcy dołożył powiat cieszyński, natomiast całkowite koszty to myślę, że należy pytać inwestora, czyli Uniwersytet Śląski, są ogromne. Jak podkreślają przedstawiciele uczelni, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jednak ze względu na wprowadzenie dodatkowych zadań, termin zakończenia remontu został wydłużony. Basen ma zostać oddany do użytku na przełomie maja i czerwca tego roku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.